To jest podcast z pasją o mocnych stronach. Odcinek 79. Budowanie wizerunku w biznesie. Rozmowa z autokreacją. Nazywam się Dominik Juszczyk. Dzielę się z Wami tym, jak odkrywać swoje talenty, budować mocne strony i jak z nim produktywnie korzystać w codziennym życiu. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będzie o budowaniu wizerunku w biznesie i od razu zaznaczam, że budowanie wizerunku w biznesie nie dotyczy tylko osób, które prowadzą własne firmy czy pracują w no, własnym, własnym biznesie. Budowanie wizerunku w biznesie dotyczy każdego, który pracuje zawodowo i do tych osób kierujemy to, o czym mówimy. Jeżeli słuchacie tego podcastu, to możecie zauważyć, że Alina i Marlena z Autokracji były gośćmi odcinka 57, kiedy mówiliśmy o pierwszym wrażeniu, o współpracy, o byciu, byciu autentycznym. I tak dobrze nam się rozmawiało w tamtym odcinku i potem pomiędzy odcinkami, że stwierdziliśmy, że, że porozmawiamy też o tym ważnym temacie, jak budowanie wizerunku w biznesie. No i, i od słowa do słowa, dobrze trwało to trochę dłużej, bo omawialiśmy się przez kilka miesięcy, ale udało się się Marlena i Alina przyszły do mnie, do mojego, mojego domu i nagraliśmy odcinek, który mi samemu dał dużo wartości i mam nadzieję, że też Wam da dużo, ogromnie dużo wartości. Jest bardzo praktyczne, to jest bardzo fajne, bo można wyciągnąć konkretne kroki, jak warto ten wizerunek zacząć budować, jakie pytania sobie zadać, jakie kroki podjąć. Więc jeżeli macie chęć i możliwość notowania, no to naprawdę warto, warto wyciągnąć notatniki i zapisywać to, o czym mówimy. To, czym mówią Alina i Marlena, bo naprawdę dają dużo, dużo wartości. I jeszcze raz przepraszam, tak jak w poprzednim odcinku, gdzieś tam w tle może być słuchać mojego psa. Wciąż się uczymy, jak, jak razem funkcjonować w takich warunkach. Mam nadzieję, że prędzej niż później się nauczymy tego. Dzisiaj za zapowiedź podcastu i wstęp do niego dziękuję Agacie Chmielewskiej z podcastu Firma Online. Serdecznie zapraszam do słuchania jej podcastu. Nie przedłużając, zapraszam do, do rozmowy z Aliną i Marylną z Autokreacją. Cześć, Cześć. witam Alę i Marlenę z Autokreacji. Cześć. Cześć. Jeżeli ktoś uważnie słucha podcastu, to wie, że to jest druga wizyta Ali i Marleny w podcaście. Ale dzisiaj mamy ważny temat. Od jakiegoś czasu rozmawialiśmy o tym, kiedy nagrać ten odcinek. że jest teraz właściwy czas. Będziemy rozmawiać o budowaniu marki, marki osobistej, ale zanim o marce osobistej, to dla tych, którzy nie słuchali odcinka 57 blajża, przypomnijcie kim jesteście. Ja w ogóle chciałam Ci Dominik bardzo podziękować za zaproszenie, dlatego że ostatnie nasze spotkanie było bardzo inspirujące, więc z wielką niecierpliwością czekałam też na dzisiejszą hmm. rozmowę. Dobrze. Ja się bardzo cieszę, że się zgodziłyście. To też jest ta fajna sytuacja, że jesteście z Krakowa, ja jestem z Krakowa, możemy się spotkać w moim małym studio i sobie rozmawiać. Super. Ala z autokreacji, Marlena z autokreacji. Czym w ogóle jest auto autokreacja? Prowadzimy szkolenia i konsultacje indywidualne z zakresu autoprezentacji właśnie w biznesie. Dlatego też znalazłyśmy się dzisiaj tu u ciebie z, z tym tematem, z tematem marki osobistej. Właśnie budowanie marki osobistej w biznesie. Ale się przedstawiła? Ja się przedstawiłam, nie wiem czy to jest moment na to, żeby powiedzieć o swoich talentach, bo przecież to Tak, jest tak, coś... zawsze na początku pytam, a słuchacze bardzo interesuje, bo w trakcie słuchania wywiadu trochę zaczynają myśleć, ok, no to wynika z tego talentu, tego talentu, więc jakbyście mogli powiedzieć o swoich talentach. Super, to talent Aliny, mój hmm. talent. Moje talenty, w zasadzie moja, moja piątka, to indywidualizacja, uh -huh. to również bliskość, stratek. To także um, osiąganie, mhm. czyli osiąganie i um, aktywator. Okej. Okay. Jednym talentem, który nas łączy, to jest właśnie aktywator, o którym Ala powiedziała na samym końcu. Moje talenty, czyli talenty Marlene to przede wszystkim maksymalista, później to jest czar. Mhm. Um, pozytywność, otwartość i właśnie aktywator. Mhm. E, dobrze. To zacznijmy od samego początku. Mówimy o marce osobistej. W poprzednim odcinku mówiliśmy o autentyczności, o pierwszym wrażeniu. Bardzo powiązane tematy. Więc, jak mówimy dzisiaj o marce osobistej, to co to jest ta marka osobista, tak żeby, żebyśmy wiedzieli, o czym rozmawiamy? Marka osobista jest, bardzo często mówimy, że marka osobista jest tym, co myślą o nas ludzie, gdy nie ma nas w pobliżu. Czyli wyobraźmy sobie taką sytuację, że mm, Twój znajomy chciałby przedstawić ciebie komuś. I co on by o tobie powiedział? No. To jest Ania, która jest architektem. Ania ma świetną wyobraźnię. Jest też taka bardzo towarzyska, łatwa w kontakcie. Uh -huh. To jest dusza towarzystwa. I tym właśnie będzie nasza marka osobista, czyli pewne skojarzenia, które budzimy. Pewne myśli, które przychodzą nam od razu do głowy, kiedy myślimy o danej osobie, czy też o danej firmie, jeśli mówimy o marce firmy. Okay. To pierwsze skojarzenie jest takie, że niezależnie od tego, czy markę budujemy, czy nie budujemy, to my ją mamy, bo ludzie o nas mówią, kiedy nas nie ma. I to jest tutaj kluczowe. Markę osobistą ma każdy, ponieważ tylko właśnie, nie każdy ją buduje świadomie. I myślę, że o tym warto też tutaj wspomnieć. Markę osobistą ma każdy, ponieważ nieświadomie Cały czas komunikujemy się z innymi. Świadomie, nieświadomie, cały czas komunikujemy, pojawiamy się w social mediach, spotykamy się z innymi, sprzedajemy swoje usługi, swoje produkty. Cały czas istniejemy w głowach naszych odbiorców. Tak, bo marka osobista to jest w zasadzie taka reputacja nasza, którą my mamy. Jeżeli nie działamy aktywnie w kanałach social media, to po prostu mamy tą naszą reputację w nieco węższym gronie, w nieco węższym otoczeniu. Potrafią coś o nas powiedzieć ludzie z pracy, z naszego miasta, z którego pochodzimy, nasza rodzina, bliscy znajomi. Prawda? Jeśli natomiast działamy aktywnie w kanałach social media, to docieramy do znacznie, znacznie większej grupy odbiorców. I, i ta nasza marka rezonuje na większą skalę. Hmm. Można mieć więcej niż jedną markę osobistą? <laughs> to jest bardzo ciekawe pytanie. No markę osobistą I... mamy jedną, tak, możemy ja też bym dodatkowo że... możemy też dodatkowo rozwijać markę firmy, działać pod szyldem. Hmm. Dlaczego zapytałem, bo ja mam powiedzmy rozłączne grono znajomych, mam znajomych w różnych w różnych kręgach i nie jestem teraz 100% pewien, czy gdybym ich zapytał, co oni o mnie myślą, czy wszyscy powiedzą to samo, bo z pewnymi osobami jestem bliżej, z pewnymi nie, pewne osoby mnie znają nie wiem jeszcze z czasów w liceum i Wiadomo, w liceum, na studiach robiło się różne rzeczy i tam ta część mnie jest gdzieś w świadomości. Są osoby, które znają na przykład tylko przez, przez mikrofon, przez to, co mówię w podcaście. Dlatego zapytałam, czy można mieć różne marki osobiste. Ja tutaj nie, nie użyłabym określenia, że to jest różna marka osobista, że to jest kilka mark osobistych. Nie. Wchodzisz faktycznie w różne role, wchodziłeś w różne role, czy to w liceum, szkole, czy na studiach, czy potem w pracy na etacie, czy potem prowadząc podcasty. To się zgadza i każdy może odebrać cię inaczej, ale też niekoniecznie, bo ludzie z liceum mogą sobie pomyśleć: hmm, Dominik, Dominik osoba bardzo komunikatywna i ciepła. Osoby z podcastu mogą sobie pomyśleć: hmm, Dominik, Dominik osoba bardzo komunikatywna i ciepła. Nie? Czyli mhm. niezależnie od tego, czym ty się zajmujesz i, i w tym momencie, czym się zajmowałeś na studiach, czym w liceum, i z czym, jakby z jaką profesją bardziej też kojarzą cię dane mhm. osoby, um, zwykle jest tak, że będą myśleć o tobie to samo, jeśli oczywiście w ten sam sposób jakby w. Ten sam sposób komunikacji nadal prowadzisz. Taki hmm. twój autentyczny, który są w stanie przypisać tylko tobie, nikomu innemu hmm. to trochę możemy się odwołać do naszego pierwszej, naszej pierwszej rozmowy, bo prędzej czy później, jeżeli będziemy tę markę w różny sposób, w różnych gronach kształtować, no to gdzieś to się wysypie. Nie, nie można cały czas nie być sobą i gdzieś to będzie męczące bardzo. Dobrze. Bardzo bym chciał pociągnąć już temat dalej, bo. Ja bardzo lubię już taki konkretne, <głos》>, w sensie jak i, i e, w, jaki, w jaki sposób, jakimi narzędziami, ale, ale też e, nad głową Marlene chyba jest taka książka, e, jak siedzimy w moim, bie, moim biuro, Start with, a, with Why. Zacznijmy od dlaczego. Jak powiedzieliśmy, markę każdy z nas ma, więc e, po co nią zarządzać, po co ją kształtować, e, po co w ogóle my o tym rozmawiamy? To jest bardzo dobre pytanie i każdy powinien od niego wyjść. Po co? Po co mi w ogóle ta marka osobista? Po co mi budowanie tego wizerunku? Budowanie wizerunku to jest a, przede wszystkim podnoszenie swojej wartości. Podnoszenie swojej wartości na rynku pracodawcy, czyli ja na rynku pracy, jeżeli jestem powiedzmy pracownikiem etatowym, ale jest to też podnoszenie mojej wartości jako przedsiębiorce na rynku klienta. I podnoszenie swojej wartości pozwala nam pozyskiwać więcej klientów, więcej odbiorców sprzedawać się drożej, dostawać więcej ofert pracy. I też tutaj właśnie chciałabym mocno zaznaczyć, że budowanie wizerunku jest ważne zarówno dla przedsiębiorców, którzy prowadzą swoje firmy, sprzedają swoje produkty i usługi, dlatego że no, dzisiaj nie sprzedajemy tak naprawdę produktów, tylko sprzedajemy samych siebie. Musimy przekonać klienta do tego, że by on chciał z nami pracować. Ale też jest to niezmiernie ważne w przypadku pracowników etatowych, kiedy pracujemy w mniejszej firmie, średniej firmie, w korporacji, dlatego, że my ciągle tam też jesteśmy w jakiś sposób obserwowani, śledzeni. Kto nas obserwuje? Obserwuje nas przede wszystkim nasz menadżer. Mhm. Nie? Obserwuje nasze poczynania, tak jak my się zachowujemy w towarzystwie, w środowisku. Po co? Po to, żeby później zdecydować, czy zasługujemy na premię. Po to, żeby później zdecydować, czy zasługujemy na awans. Jeśli my nie będziemy dbać o to, jak będziemy się zachowywać w towarzystwie, jak będziemy siedzieć przy komputerze, jak będziemy się prezentować, jak będziemy prowadzić spotkania, rozmowy w kuluarach albo nie w kuluarach, to możemy po prostu tej premii nie dostać. No? Z drugiej strony, kiedy myślimy o nowej pracy, to też warto już wcześniej dbać o swoje, na przykład. Profile w kanałach social media, mhm. dlatego, że po prostu później na LinkedInie czy na Facebooku będziemy sprawdzani, będziemy wyszukiwani i możemy dostać ciekawsze oferty pracy albo w ogóle mhm. je dostawać. Nie? I tu powiedziano o pracowniku, który jest obserwowany przez menadżera, ale menadżer też jest obserwowany przez swoich podwładnych. I on też bardzo musi mocno zwracać uwagę na to, jak się zachowuje, dlatego, że w oczach swoich członków zespołów. Zespołu po prostu bu musi budować wizerunek eksperta, osoby, której można zaufać, lidera. Mhm. To jest ogromny mit chyba, który tu właśnie ro rozbijamy. Do tej pory, ja też zanim w ogóle zacząłem budować swoją markę osobistą w internecie, to mi się kojarzyła marka, w ogóle nie tylko w internecie, ale swoją markę osobistą. Marka osobista kojarzyła mi się z influencerami, z jakimiś celebrytami, z osobami, które właśnie stoją z jakimiś produktami, z jakimiś firmami. Ale tak naprawdę rzeczywiście to, 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 co mówicie, jest mega istotne. Ja sam pamiętam, kiedy jeszcze pracowałem jako menedżer i rekrutowałem ludzi, no, sprawdzałem ludzi online. Jak ktoś do mnie przychodził pierwsze, co robiłem, to wchodziłem na LinkedIn i patrzyłem, "OK, no to, jakie ma doświadczenie zawodowe, jakie edukacje, ile ma rekomendacji, jakie ma tam te plusiki z poświadczeniem do doświadczenia zawodowego i to było mega istotne. Ale teraz mi przyszło do głowy, że jeszcze wcześniej tak naprawdę była marka osobista, bo nie wiem, czy pamiętacie, w szkole jak się było, jak się dobrze zaczęło rok szkolny. No to od razu się miał plusy na, na początku, i potem się jechał na tym, co się nazywało wtedy Opinia, ale tak naprawdę to jest taki zaczątek marki osobistej. Ja się tutaj uśmiecham, dlatego że y, tak, dokładnie tak jak mówisz. Wtedy to było offline, tak? Budowało się markę osobistą w szkole. Jak zacząłeś, tak potem byłeś oceniany i to się zgadza. Ale co, co jest jeszcze lepszego? Przechodziła taka, y, y, taka fala też od y, na przykład Twojego rodzeństwa, które było w tej samej szkole, y, w której Ty również byłeś, które skończyło tę szkołę na przykład trzy lata wcześniej. I nauczyciele pytali: aha, okej, okay, dobra, to. Twój brat na przykład. Dominiku też tutaj chodził do szkoły, on był porządny, przykładny, więc ten nauczyciel myśli sobie, Dominik, też taki będzie. Więc nawet ta marka osobista, budowana jakby przez innych, przechodziła potem na ciebie, nie? Bo jakby to zostaje w rodzinie, też taki będziesz. Pewne oczekiwania już były wtedy budowane. I to właśnie, bo do tej pory mówiliśmy tylko o takich przykładach w świecie online. Ale dokładnie tak jak, tak, jak wspomniałeś, w świecie offline też budujemy markę osobistą. Zanim jeszcze zaczniemy, hmm. prawda mi się podoba ta rozmowa, już. uśmiecham się dlatego, że sam jakby nie, nie, nieświadomie budowałem sobie tę markę, pamiętam, że miałem strategię, żeby na początku się dużo zgłaszać w szkole po to, żeby, żeby właśnie być postrzegany ten aktywny i czasami jak się później noga musknęła, bo coś tam, no to, to miało się te punkty z początku jeszcze, nie? Tak, już jak byliśmy na początku aktywni, na początku potrafiliśmy się zgłosić do odpowiedzi, wykazać się czymś dobrym, powiedzieć coś mądrego, to później nauczyciel pamiętał nas jako właśnie tą osobę, która już coś wiedziała, więc mm. to na działało na naszą korzyść, prawda? Też w szkole oczywiście też się posługujemy pewnymi uogólnieniami, stereotypami, generalizacjami, więc a, a, jeżeli na początku dobrze wypadliśmy, to znaczy, że jesteśmy tymi inteligentniejszymi mm -hmm. uczniami, tymi, którzy się bardziej angażują. I są bardziej aktywni. Jestem. Z taką samą marką teraz wchodzimy do pracy, do firmy, na spotkanie do klienta, na nie wiem, targi, na kró uczestniczymy, konferencje. To jest dalej ten sam mechanizm, pewnie na inną skalę, za pomocą innych narzędzi, ale ten sam mechanizm tej opinii, którą kiedyś się budowało w szkole, a, okej. Okay. Ro rozjaśniłyście mi trochę raczej, rzeczy. Alina, się ja chciałam jeszcze tak dodać, że też powinniśmy pamiętać na przykład o, o naszych referencjach. Nie? Jeśli zmieniamy pracę, jeśli jesteśmy pracownikiem etatowym i okazuje się, że chcemy zmienić pracę i uzyskać referencje od byłego pracodawcy, bądź uzyskać referencję, jeśli jesteśmy freelancerem czy przedsiębiorcą, uzyskać referencje od naszego klienta i przekazać je dalej, to też musimy, i to, jest, to się dzieje w świecie offline, musimy pamiętać, że to, co mówi o nas były pracodawca lub mówi o nas klient, z którym mieliśmy okazję współpracować, pracować Też jest ważne i też w pewien sposób buduje naszą markę w oczach kolejnego pracodawcy bądź kolejnego klienta. Mhm. Roześniło mi się go i mam nadzieję, że słuchaczą też, dlaczego warto budować markę osobistą. Mnie to przekonuje bardzo. Zanim jeszcze ruszymy do tego, jak budować markę osobistą, ja przychodzę ze świata produktywności, efektywności, a próbu marki osobistej, z tego, z tego jestem znany. Więc jak stawiamy sobie przed sobą jakiś cel, budowania marki osobistej, to może być nasz cel, chciałbym, żeby ten cel był mierzalny i konkretny. Więc czy są jakieś sposoby mierzenia, jak silna jest nasza marka osobista? Jak, jak to można weryfikować? Budujemy, staramy się, pracujemy nad tym. i Jak sprawdzić, czy robimy postępy, czy nie? Ja myślę, że tutaj takim jednym z wyznaczników jest zapytanie innych, co, co o nas myślą. I myślę, że pewnie dojdziemy do tego jeszcze w tym podcaście i będziemy o tym jeszcze mówić, bo ponieważ chciałobyśmy przejść przez pewne narzędzia mm -hmm. związane z budowaniem marki osobistej w biznesie. Ale chciałabym tutaj wspomnieć o tym, że, że jest to mierzalne, jakby nasz cel, jeśli założymy sobie, że chcemy być odbierani w taki, a nie inny sposób, nasza marka osobista ma wyglądać tak, a nie inaczej, to jedną z takich opcji mierzenia, tego, czy osiągnęliśmy nasz cel, jest zrobienie pewnego audytu w tym kierunku. Sprawdzenie tego, czy możemy ten audyt zrobić oczywiście sami i o tym myślę, że później troszeczkę powiemy, ale możemy też zrobić ten audyt pytając innych i co pierwsze przychodzi im na myśl, jak, jak o nas myślą, ponieważ myślę, że nie ma lepszego miernika niż, niż opinia innych. Mhm. Wydaje mi się, że jest to dosyć ciężko mierzalne. Ale to jeżeli byśmy mieli przełożyć to na liczby, to wydaje mi się, że można tutaj zahaczyć o to, jak dużo mamy klientów, o to, ile osób zgłasza się do nas poradę, jak rosną statystyki naszych stron internetowych, profili na Facebooku, bo to po prostu widać, te liczby po prostu widać są statystyki, mhm. które można sprawdzić. I też można to liczyć, myślę, zaproszeniami do współpracy. Typu na przykład zaproszenia na wystąpienia w ramach jakiejś konferencji. Jeżeli ktoś nas zaprasza na konferencję, to znaczy, że mamy coś do powiedzenia. I z jakiegoś powodu uznaje naszą osobę i nasze wystąpienie za wartościowe. Mhm. I to jest na pewno bardzo cenne, ta ilość, ilość zaproszeń do współpracy na konferencji. Mhm. Ja myślę, że to, o czym jeszcze powiedziała Marlena, to też jest um, opcja do tego, żeby zmierzyć um, jakby jakość tej marki. No, i jej zasięg. Tak, się będziemy pewnie rozmawiać też przy audycie. Natomiast mi się skojarzyło takie jedno narzędzie, którego ja trochę używam do mierzenia siły mojej własnej marki, a właściwie wpływu. Nazywa się Brand24 i chyba konkurencja nazywa się senti Przypuszczam, że mają podobne mechanizmy. Tam można jakby zapisać się na powiadomienia o tym, jak często mówią o tobie w różnych miejscach i zobaczyć, czy mówią dobrze, czy nie. Jeżeli mówią dobrze, no to, to super. A tam też jest taki wskaźnik, bo Influence Score, który też można mierzyć, czy on rośnie, czy nie rośnie. Tak, to jest z pewnością bardzo dobre narzędzie. Ono może być nie do końca przydatne na samym początku, kiedy startujemy, dlatego że tych odniesień będzie nie tak dużo, mhm. ale w momencie, kiedy nasza marka już ma wyrobioną renomę w otoczeniu, to z pewnością ono jest mega przydatne. Mam nadzieję, że o tym pogadamy jeszcze, będziemy mówić o tym, jak budować markę, ale to, że jest bardzo przydatne do budowania marki, bo jak gdzieś o nas mówią lub mówią o temacie, który nas interesuje, to możemy tam się pojawić tak. i, I, być, i odnieść, i, odnieść i, tak. i, i budować takie poczucie, że my o tym wiemy pojawiamy się tam, gdzie jest ta dyskusja o tych ważnych, tak. ważnych sprawach. jesteśmy. Tak, dobra, o, więc wiemy, wiemy już po co, dlaczego budować markę, wiemy troszeczkę, jak, jak to sprawdzać, no to teraz jak, jak to robić? Że dobrym ćwiczeniem jest takie zastanowienie się, wyznaczenie sobie punktu A i B. Mhm. <gry> czyli gdzie jestem teraz z moją marką osobistą, czyli zastanowienie się, jak w tym momencie ludzie mnie odbierają. Co mnie by powiedzieli właśnie moi znajomi, koledzy z pracy, osoby, na których zdaniu mi zależy. Ja? Taki audyt, właśnie tego, co mam obecnie. Gdzie jestem, gdzie bywam, w jakich miejscach można mnie spotkać, na jakich szkoleniach, spotkaniach networkingowych, konferencjach i w jakiej roli. Mm -hmm. no? Czy biorę tam udział czynny, czy biorę tam udział bierny, na jakich kanałach social media można mnie spotkać i co ja tam komunikuję, czy jestem aktywny, czy raczej tylko przyglądam się temu, co się tam dzieje? Mm -hmm. W jakim miejscu jestem teraz? I potem, gdy już to mamy, to zastanowić się, do czego ja dążę, wyznaczyć sobie punkt, jakiś określony punkt w czasie, na przykład w przeciągu roku, do czego chciałbym dążyć, jak chciałbym, żeby ten mój wizerunek się zmienił, poszerzył, kto jeszcze powinien o, o mnie się dowiedzieć. I znowu odpowiadamy na te same pytania. Nie? Wystarczy wziąć sobie czystą białą kartkę, która za, zawsze nas bardzo inspiruje. Od razu chcemy ją zapisać i przydzielamy sobie kartkę pionową linią na pół. Piszemy mhm. punkt A, piszemy punkt B i wypisujemy, gdzie jestem teraz i do czego dążę. I to samo, co piszemy po lewej stronie, przepisujemy po prawej stronie, wypisując, jak chcę być odbierany w momencie, kiedy osiągnę ten punkt B, gdzie chcę bywać, w jakiej roli, może już teraz nie tylko słuchacza, ale prelegenta, na jakich konferencjach, na jakich wydarzeniach, w jakich kanałach social media chcę się pojawiać i znów, co tam komunikować. Mhm. Jak o tym rozmawialiśmy, przygotowywałem się do tej rozmowy. Podesłałeś mi kilka pytań, które warto sobie zadać, też w tym kontekście, w czym jestem dobry, co naprawdę lubię robić, za co ludzie chcieliby mi płacić. I ja w trzech słowach, zwłaszcza to ostatnio mi się spodobało, okazało się dużo trudniejsze niż mi się wydawało. Jak pomyślałem, sobie, co ja bym odpowiedział, gdyby mnie ktoś zapytał, to nie było takie oczywiste dla mnie. Wydaje mi się, że mamy mało w ogóle samą świadomość tego, jak my siebie postrzegamy, jak chcielibyśmy, że nas postrzegano. Tym bardziej te. te Punkt A jest warty, warty zrobienia, zobaczę, gdzie ja jestem w tym miejscu w ogóle, od czego startuję. A odpowiadając na te pytania, powiedz, czy mm, odpowiedzi się powtórzyły? To znaczy, pomiędzy. Między pier pierwszymi, pierwszymi trzema pytaniami. Na ostatnie odpowiedziałem, czy ja w trzech słowach powiedziałem: zorganizowany, kontaktowy i pomocny. I tak, zdecydowanie się powtórzyły. Bo w czym jestem dobry? W nawiązywaniu relacji, zwłaszcza jeden do jeden. Tym bardzo lubię też się odnajdywać, czyli co naprawdę lubię robić. Za co ludzie cię mi płacić? Za to, żebym pomagał jeden na jeden, więc wszystko się, wszystko się, wszystko się zgadza z tym. Z no pisa. i świetnie, właśnie też o to chodzi, żeby do tego dążyć, żeby tam, tam była w tych pytaniach spójność. Oczywiście, o ile je, jeśli się zdarzy, że te odpowiedzi są różne, to nie ma się co załamywać, aczkolwiek jakby dla ciebie plus, dlatego że. Myślę, że też jesteś, oczywiście, tego bardzo świadomy, ale budujesz swoją markę na swoich um, właśnie talentach, mm -hmm. na swoich mocnych stronach i od tego trzeba wyjść. Jakby po to są te pytania. Te, te pytania są takim dużym ułatwieniem wzrost do, do tego, żeby siebie zrozumieć, um, żeby siebie trochę też poznać. I na tym opierać własną, własną markę. Mhm. Możemy to zrobić równie dobrze też testem Galupa. Czyli mhm. poznać siebie, poznać swoje mocne str strony, poznać swoje talenty, i na tym opierać swoją markę. Ważne jest to, żeby na samym początku zrobić, uświadomić sobie coś, uświadomić hmm. sobie to, kim jestem, co robię, do czego dążę, w czym jestem świetny. To jest mega ciekawe, bo tak naprawdę, jak na swoją top 5, to one też bardzo są odzwierciedlone w tych trzech trzech słowach. Zorganizowany mam talent organizator w, w top 5, kontaktowy mam indywidualizację, empatię, pomocny mam też właśnie empatia, indywidualizacja, intelektualizacja, która bardzo pomaga, lubi jakby angażować się w, w, w rozmowę i pomóc drugim osobom, więc bardzo fajne tipy. A jakie są wasze trzy słowa? Tak z ciekawości. Ja, jeśli myślę o sobie, to przede wszystkim myślę o analityku. Myślę o sobie jako o, os, os, jako o osobie, która, która osiąga. Mhm. Więc ten achiever mi się na pewno też przewija. I myślę o sobie jako, jako właśnie osobie, która... Która dużo wyczytuje pomiędzy wierszami. Może mhm. tak, to, tak to zdradzę. Myślę, że tutaj ta indywidualizacja przekłada się z galupa na, na to, co ja o sobie właśnie mhm. myślę. Bardzo. Ja myślę o sobie pewna siebie, energiczna i kontaktowa. Mhm. Okej. Okay. Jeszcze chciałam się odnieść do tego, co Ala zaczęła mówić, bo myślę, że to jest też bardzo ciekawe i spróbuję wytłumaczyć, dlaczego Ala zapytała się ciebie, czy odpowiedzi na te trzy pierwsze pytania się powtórzyły? Czyli przypomnę te pytania. Co lubię robić, uh -huh. w czym jestem dobry i za co ludzie chcieliby mi płacić. Bo zobacz, jeśli na przykład będę robić to, co lubię robić i w czym jestem dobry, ale ludzie nie będą chcieli mi za to płacić, no to będę szczęśliwa, ale biedna. Uh -huh. Jeśli będę robić coś, za co ludzie chcą mi płacić i w czym jestem dobry, ale nie lubię tego robić, no to będę bogata, ale nieszczęśliwa. Uh -huh. Jeśli będę robić coś, za co ludzie chcą mi płacić i jeżeli, ludzie, jeżeli będę robić to, co ludzie chcą, co chcą, mi płacić i. Co, co lubisz robić, ale nie potrafisz tego robić? Tak, no to hmm. będę bogaty, ale jakby to na krótką skalę, bo w końcu się to ujawni, że nie do końca czuję się w tym dobrze. Hmm. Właśnie chodzi o to, żeby łączyć te wszystkie trzy składniki. To niesamowite, bo ja, okazuje się, że ja znam ten model, ale z innego, z innego źródła. Eee, kiedyś słyszałam Michaela Hayata, nie wiem, czy kojarzycie Michaela Hayata, eee, taki bloger. Eee, który mocno zbudował firmę wokół własnej, własnej, marki. Jest Michael Hyatt. Swoją drogą, poboczny wątek. Jest teraz panem, chyba w, w latach 70. swoich. I jest w trakcie, jakby przekazywania tej marki swojej rodzinie. Ma pięć córek. A marka jest Michael Hyatt. To też jest ciekawa, ciekawa, ciekawa koncepcja. Firma jest w ogóle zbudowana wokół niego i jest tam kilkadziesiąt osób już. Anyway. On podał taki przykład 3 P po angielsku. Profitability, passion i proficiency. Czyli dochod, dochód, pasja i, i jako umiejętności. Dawał przykład gitarzysty, że jeżeli, że te, mówię, że te wszystkie trzy P muszą być spełnione, żeby, żeby wszystko zagrało. Więc jeżeli umiemy grać na gitarze, ludzie za nas zapłacić, ale nie lubimy grać na gitarze, to będziemy się męczyć. Jeżeli nie umiemy grać na gitarze, ludzie za nas za to chcą płacić, a nie mamy tego profesjonalizmu, no to za jakiś czas wyjdzie to na jaw i, i, i przesta nam przechodzić. No, i tak samo ten trzeci przypadek, kiedy ludzie nam nie chcą płacić, a my mamy pasję i umiemy grać, no to też nic z tego, bo nie mamy się z tego, jak utrzymać. Dokładnie tak, więc warto myśleć zawsze holistycznie, nie, w tych trzech, trzech aspektach, bo to nam daje po prostu pewniejszy efekt. Nie? Mhm. Dobrze, więc możemy od tego zacząć. Mamy ten punkt, punkt A, i co dalej? Wyznaczyliśmy sobie punkt A, wyznaczyliśmy sobie punkt B. Nie wiem, czy o punkcie B, tam, w takim docelowym jeszcze możemy coś powiedzieć, czy jakieś narzędzia, jakieś możemy sobie pomóc w tym? Mówisz o punkcie B wyznaczenia sobie celu? Tak, 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 jak, jak patrzeć znowu się odwołam do mi znanych z produktywności, chociażby sam opis smart celi, smart goals, czyli specific measurable, ja lubię określenie ambitious and realistic, time bound, czyli ambitne, ale jednocześnie realne. Możemy mieć ambicje, że polecimy na Marsa, ale czy to jest realne? No raczej nie. Więc jak sprawdzić realność tego punktu B, tego docelowego celowego miejsca? Ja myślę, że też warto tutaj podkreślić to, że niekoniecznie to muszą być um, stricte cele same w sobie. To mogą być też pewne um, atrybuty, które, y, które będą nam przypisywane. Czyli ja, na przykład, jestem w punkcie A i jestem teraz osobą, która chodzi na konferencję, jest uczestnikiem. Aktywnym słuchaczem, ale mam punkt B, w którym zapisuję sobie, ja chcę być prelegentem. Ja chcę się znaleźć na tej, po tej drugiej stronie, czyli ja chcę stać na scenie. I celem, jakby przełożenie tutaj teraz tego na, na cel, właśnie w tym przypadku, jakby musimy trochę to przeformułować, prawda? Bo coś się musi stać, musi być w pewien sposób mierzalne, e, musi, być, e, musi być osiągalne przede wszystkim, nie? Więc jakby robię wszystko, co mnie doprowadzi do tego, że ja będę prelegentem. Mhm. Warto sobie też wypisać takie kroki pośrednie, nie? Co ja muszę zrobić, żeby dojść do tego punktu B? Mhm. Okej. Okay. Jak na razie jestem super zadowolony, ponieważ określamy, jak budować markę osobistą za pomocą narzędzi produktywności, osiągania celów, rozbijania kamienie milowe, aspiracje, tak dalej, więc super. Wszystko jest w pełni spójne. Dobra, mamy punkt A, mamy punkt B, mamy świadomość tego, jak jesteśmy, jaka jest nasza marka teraz, jaką chcemy markę budować. Co dalej? Ja bym teraz skupiła się trochę mocniej na audycie. Mhm. Bardziej tego, nawet nie tyle, co jak, jak ja na siebie patrzę w tym momencie i co chcę osiągnąć, okej, okay, to już mamy, ale skupmy się teraz na tym, co faktycznie, co realnie mamy, stricte odnosząc się do naszej marki w sieci. Mhm. Czyli m, jeśli ja mam przed sobą, przed swoimi oczami, moje odpowiedzi na te trzy pytania i te trzy wyrazy, które mnie określają, i tutaj chciałabym dodać, że kluczowe jest, żeby to zapisać. Czy zapiszemy to na komputerze, czy zapiszemy to na kartce papieru? Nieważne, zapiszmy. Ważne, żeby mieć to przed oczami. Ważne, żeby to wybrzmiało. I teraz, mając wszystkie te opisy, warto jest sobie wejść na swoje profile social media, które najczęściej w zasadzie używamy. Tam, gdzie postujemy, tam, gdzie komentujemy, wrzucamy zdjęcia, wrzucamy opisy, wrzucamy posty. I teraz ważne jest, żebyśmy spojrzeli na tą kartkę. Trochę jakby oderwani od tego, że to jest o nas. Patrzymy na tę kartkę i wyobrażamy sobie pewną osobę. I myślimy sobie: ta osoba lubi robić to. Ta osoba chciałaby, żeby jej płacono za to. Ta osoba jest dobra w tym. Tą osobę określają te trzy słowa. I mamy taką, jakby, odrębny byt kogoś, mhm. kogoś obok. Patrzymy na, to, na tę kartkę i patrzymy też na nasze ostatnie posty, na przykład na Facebooku, jeśli to Facebooka używamy najczęściej. I zastanawiamy się wtedy, czy ta osoba, która jest opisana na kartce obok, czy na, yy, na monitorze komputera, czy ta osoba napisałaby taki post? Nie? Czy ta osoba użyłaby takich słów? Okay. Czy ta osoba wrzuciłaby takie zdjęcie? Jeśli nie, to to jest dla nas sygnał, że coś tutaj nie hula. Mhm. Jeśli tak, no to brawo. Brawo, bo budujecie tę markę już opartą na, na autentyczności. I to jest taki bardzo prosty przykład, bardzo proste ćwiczenie, ale bardzo dużo obrazuje i często otwiera oczy. Mhm. Okej, okay. Brz brzmi bardzo prosto. Oraz call to action dla, dla słuchaczy. Zapraszam do wzięcia kartki, i wypisania tych trzech słów i zrobienia tego ćwiczenia. Można zrobić teraz pauzę, można na, na koniec sobie zapisać. Um. Dobrze, więc podkreślimy rolę audytu. Mhm. Myślę, że też taka kwestia tego punktu A, żeby dobrze go przemyśleć, w czym jesteśmy dobrzy, jak chcemy być odbierani, co lubimy robić, jest mega, mega ważna. Dlatego, że zauważam ostatnio, że mamy duży problem z tym, że zwłaszcza pewnie to pokolenie milenialsów mocno skupia się na tym, żeby zadbać o swoje opakowania. Żeby wszystko dobrze wyglądało. A żeby ludzie nas mogli postrzegać jako. Świetnych, spełnionych, idealnych, kompetentnych w każdym zakresie. I bardzo mocno dbamy o to opakowanie, a czasem okazuje się, że weźmy przykład, tak, na rozmowę rekrutacyjną przychodzi właśnie taka osoba, która reprezentuje pokolenie milenialsów, potrafi się świetnie zaprezentować, świetnie o sobie opowiedzieć, zostaje zatrudniona w związku z tym. Później okazuje się, że tych kompetencji gdzieś brakuje, że jednak. Gdzieś zabrakło takiego miejsca na przemyślenie, w czym ja jestem dobry, co ja bym chciał robić, czy to stanowisko jest na pewno dobre dla mnie. Więc ja zawsze mocno zachęcam, żeby też skupić się na tym samopoznaniu. Jeżeli ja chcę wychodzić do szerszego grona, do, do ludzi, to muszę dokładnie poznać siebie, żeby wiedzieć, co komunikować, żeby ten mój przekaz był jasny, żeby ktoś mnie nie zaskoczył jakimś pytaniem, jakimś. Podcięciem nogi, mm. wypunktowaniem mi moich słabych stron, bo jeżeli ja siebie znam, to ja wiem, co on mi może zarzucić, wiem, jak mogę na to zareagować. I tutaj takie porównanie, można sobie wyobrazić, właśnie, że to opakowanie, tak jak mamy prezent, nie? Pięknie opakowany w dużym pudełku. W czerwonej folii z kokardą na wierzchu. To jest taki, taki taki kandydat, który przychodzi na rozmowę rekrutacyjną, który właśnie zadbał o swoje opakowanie, ale w momencie, kiedy dostaje pracę i jest rozpakowany, to się okazuje, że tam w tym wielkim pudle niewiele jest. Tak? Okazuje się nagle, że to jest wiem, magnes na lodówkę, tylko mhm. jeden niewielki w samym, ogromnym, w samym ogromnym pudle. Więc ten punkt A i to samo poznanie to jest niezwykle ważny element budowania swojej marki osobistej. To jest punkt wyjścia. Jeżeli nie zrobimy tego pierwszego kroku, kroku w stronę samopoznania, to to będzie widać, że w pewnym momencie tego zabrakło. Mhm. To też mi przyczyna do głowy to, że jak poznamy swoją markę osobistą, to też mamy możliwość, jakby sprawdzić, czy nasza marka osobista jako pracownika, czy osoby, które dostarcza dla klientów, jest zgodna z firmą, do której idziemy, czy do klienta, którym się udajemy. Jeżeli widzimy nosić garniturów i jesteśmy. Nasza marka osobista mówi to, że ubieramy się swobodnie, nie wiem no, po prostu swobodnie. I staramy się o pracę w firmie, gdzie wszyscy na zdjęcia profilowe mają garnitury, krawaty, no to jest niemal pewne, że gdzieś tam będzie no, jakiś dysonans między tymi rzeczami. Tak, i to jest też bardzo ciekawe zagadnienie. Na co ja się zgadzam? Czemu mówię tak, a czemu mówię nie. nie? Z czym ja się utożsamiam, jakie są moje wartości, a z czym ja po prostu się nie zgadzam i czego nie chcę nigdy komunikować. I to też jest takie bardzo ciekawe pytanie. Często nam się zdarza, że nasi klienci czy osoby, które nas gdzieś słuchają, pytają w, w odniesieniu do kanałów social media: jak dużo powinienem publikować, nie? co hmm. ja powinienem pokazywać na zewnątrz? No i właśnie, tutaj sobie musisz odpowiedzieć na pytanie: co ty chcesz komunikować, a czego na pewno nie chcesz. Zastanów się, ty, jak, w jakiej jesteś roli? Jak, jeżeli jesteś menadżerem, to czy dla ciebie jest to OK, żeby w ogóle działać aktywnie w kanałach social media, żeby postować na Facebooku, żeby. No i też zwróćmy uwagę na to, że działać aktywnie na Facebooku na przykład to nie chodzi tylko o wrzucanie zdjęć. to chodzi też o, o to, co lajkujemy, jak komentujemy, w jakich grupach jesteśmy. To wszystko to jest nasza działalność, aktywność. To jest mega ciekawy temat tak naprawdę, bo Znaczyłoby na własne doświadczenia, tak których niech Pan łatwiej mówić. Ja wiem, że. Z moją marką osobistą jest spójne to, że mówię też o trudnych dla mnie tematach. Zdarza mi się na przykład, ale w wybranych kanałach, w wybranych social media powiedzieć, że nie wiem, że jest mi z trudno, że miałem gorszy weekend, albo pokazać, że no nie mam energii i na powiedzieć, że trzeba witaminę D jeść na jesień, bo mam gorsze, gorsze dni. Ale też ja wiem, że to jest spójne z tym, co mówię na przykład w podcaście, że mówisz w podcaście, to jest okej, okay, że możesz się czuć gorzej, to jest okej, okay, że możesz czuć się lepiej, nie warto udawać, nawet sami nagrywaliśmy podcast o autentyczności, żeby, żeby nie ukrywać tych rzeczy, których, których nie chcemy ukrywać. No ale z tym samym komunikatem nie pójdę do LinkedIn i nie będę pisał, że, że mam nie wiem, depresję jesienną i, i pogoda na mnie źle wpływa, no bo to nie jest miejsce do, do tych, tego typu dyskusji, tego typu uznaczenia się. Tak, właśnie co ja chcę powiedzieć, a co myślę sobie i będę rozmawiać w świecie offline, a czego na Facebooku nie wypowiem głośno, tak? Na przykład nie, bardzo chciałbym się wypowiedzieć na temat kwestii politycznych czy religijnych, bo uwielbiam o tym rozmawiać, ale może Facebook to nie jest najlepsze źródło, nie? Najlepszy kanał do, do pogaduszek na ten temat, dlatego że po prostu to już nie dotrze tylko do osoby, z którą rozmawiam face to face, ale do znacznie, znacznie większej grupy odbiorców. I nigdy nie wiadomo, kiedy ktoś to wyciągnie, wytnie z kontekstu i być może obróci się to przeciwko nam. Hmm? Ja myślę, że tutaj podsumowując to, co przed chwilą powiedzieliście, warto zwrócić uwagę podczas budowania marki osobistej, czyli podczas też um, przemyśliwania strategii komunikacji, przemyśleć jakim kanałem, co będę komunikować. To jest tutaj bardzo ważne. Nie każdy kanał, nie każde narzędzie nadaje się do, do, do każdej treści i to powinniśmy wziąć pod uwagę. Tak. Zaraz będziemy, będziemy rozmawiać o tym, jak budować, to będzie też jakiś część strategii. Natomiast chciałbym chciałam jeszcze się podzielić jednym narzędziem, który ja myślę, że tutaj może być ciekawy, jeżeli chodzi o budowanie takiego, robienie takiego audytu. Ja go znam z kolei z, z tego czasu, kiedy poznawałam swoje talenty. Ona się nazywa RBSE, Reflective Best Self. Polegało na tym, że do osób, z którymi blisko współpracowałem, ale też mi bliskich, czyli i współpracowników, i mojego szefa, ale też mojej żony, moich przyjaciół, wysyłałem maila z prośbą o opisanie trzech sytuacji, w których byłem najlepszą wersją siebie ale takich trzech bardzo konkretnych sytuacji, nie, że, nie wiem, na spotkaniu z klientem, odnajdujesz się i możesz szybko nawiązać relację, tylko, że, nie wiem, trzy miesiące temu byliśmy na spotkaniu z klientem, gdzie były trzy osoby od strony klienta, jeden był bardzo wycofany, ale ty w czerwie kawowej z nim pogadałeś i potem na spotkaniu ta osoba dużo, bardzo się otworzyła i dużo wniosła na spotkania, więc chodziło o bardzo konkretne opisy. Ja pamiętam, że jak otrzymałem, nie wiem, dziesięciu, dwunastu takich baili zwrotnych. Dla mnie było szokujące, jak bardzo zbieżne były te obszary, które wyciągają z tej odpowiedzi. Pokazał się bardzo konkretny obraz konkretnej osoby, postrzegany właśnie przez, przez, przez tych ludzi. To, o czym mówisz, to, to tak myślę sobie rewelacyjne narzędzie. Rewelacyjne narzędzie, bo daje ci feedback i daje ci to też w takim bardzo dobrym komunikacie, bo jeśli mówisz, że chodziło o opisanie konkretnej sytuacji, nie używanie ogólników zawsze, nigdy, mm. najczęściej, to dało na pewno, na pewno znacznie lepszy efekt. Tak, to, to była siła tego ćwiczenia, że to były konkretne sytuacje, o których można było sobie przypomnieć też, jak ja się wtedy czułem, czy to była dla mnie dobra sytuacja, czy nie, czy chcę na tym budować, czy nie chcę na tego budować, czy chcę więcej takiej sytuacji, czy nie. Właśnie, i jak się z tym czułeś? Bo to też mogła na przykład nie być komfortowa sytuacja dla ciebie, że musiałeś rozmawiać z tą osobą zamkniętą. Tak, nie? tak, bo ja mogę sobie poradzić w różnych trudne sytuacje, ale niekoniecznie chcę powtarzać, więc ja potem mogą sobie pomyśleć, okej, okay, to jak ja mogę robić, żeby tych, tych sytuacji jednak było mniej, a nie więcej? Bo, Dokładnie. To... Też tak sobie teraz pomyślałam, że żeby wybrzmiało może głośno, na czym polega ten audyt, bo my to czas mówimy, zrób audyt, zrób audyt, ale to takie słowo jest dosyć górnolotne, właśnie, wielkie. Ktoś może sobie pomyśleć. Ale ja nie wiem w ogóle, jak się zabrać za audyt, to może ktoś powinien przyjść i zrobić mi taki audyt, nie wiem w ogóle co chodzi, mhm. nie. I tutaj Ty fajnie powiedziałeś właśnie, żeby ktoś podał ci konkretne sytuacje z życia. Nie? Mhm. Bo też pamiętajmy, że budowanie wizerunku owszem, budujemy go i najłatwiej jest nam budować go w sieci. Ale też budujemy go po prostu na co dzień w życiu, nie? W pracy, przebywając ze swoimi znajomymi, z partnerem. Tutaj też budujemy swój wizerunek. A ten audyt, który możemy zrobić w sieci, na czym on polega? No, przede wszystkim po prostu otwórzmy wyszukiwarkę Google i śpiszmy tam swoje imię, nazwisko. Zobaczmy, co tam wyskoczy. I nie zapominajmy też, żeby zaglądać do zakładki grafika. A jakie zdjęcia się tam pojawiają? Nie patrzyłem dawno, muszę, muszę sprawdzić. To słuchajcie, to jest teraz czas dla każdego, żeby wpisać swoje nazwisko w Google. A. Naprawdę, jeżeli ktoś tego jeszcze nie zrobił, albo nie wiem, zrobił to ale rok temu, to sprawdźcie, co tam jest obecnie, nie? Bo jeżeli właśnie będziecie się starać o to, żeby zmienić pracę, no to jesteśmy, jestem praktycznie przekonana, że rekruter wpisze nasze nazwisko na Facebooka, na LinkedIna. No na Instagrama to właśnie pewnie jeszcze nie, bo to chyba jest takie, taki kanał najbardziej prywatny. Na Instagramie hmm. chyba jeszcze rekruterzy nie szukają pracowników, nie sprawdzają ich tam. Zależy do jakiej pracy. Ale tak, zależy też jaka, jaka branża, nie? Jasne. Mocno się uśmiecham, ale z takim rumieńcem, bo pamiętam jedną sytuację z mojego życia. To było 12-13 lat temu, bo wtedy bardzo zajawiony na fotografię i brałem udział w konkursie na autoportret w jakiejś tam magazynie online'owym. I pewne zdjęcie dosyć długo było na początku listy wyszukiwania pod moim imieniem, nazwiskiem, a niekoniecznie chciałbym, żeby to zdjęcie dalej tam, tam gdzieś było, więc rzeczywiście warto sprawdzać i, i warto się zastanowić, co się wrzuca, bo to zostaje tam na zawsze. Tak, dokładnie. Tak my często też właśnie powtarzamy, że jak byliśmy młodzi, <laughs> mieliśmy kilkanaście lat mniej, to wrzucaliśmy bardzo dużo różnych dziwnych zdjęć, które obecnie Mogą niekoniecznie być spójne z tym, jak chcemy być odbierani. Więc tutaj zaczęłam mówić o tym, żeby zaprawdzić to, co się wyszukuje, kiedy wpisujemy nasze nazwisko do Google'a, ale też że warto przyjąć taką perspektywę, tak, taką, takiej muchy, która siedzi gdzieś na ścianie w naszym pokoju i obserwuje nas. Mm. Tak? I ta mucha wchodzi na naszego Facebooka i patrzy na nasze zdjęcia, wchodzi w zakładkę zdjęcia i widzi wszystkie zdjęcia. Do tego, którego wrzuciliśmy najdawniej. Wchodzi w informacje o nas. Czyta te informacje. Widzi nasze zdjęcie w tle, widzi nasze zdjęcie profilowe, widzi te posty, które się pojawiają, które są publiczne. I co ona sobie myśli? Czy jakby warto przyjąć taką perspektywę osoby, która ogląda mhm. ten profil? I tak samo na LinkedInie, nie? Na, na wszystkich kanałach, w których się pojawiamy, i zastanowić się: gdybym to nie był ja, to jakbym o tej osobie pomyślał. Mhm. To jeszcze taki mały tip techniczny, jeżeli chodzi o Google, a. warto zrobić albo Trypto to, albo nie na waszym komputerze, bo jak jesteśmy zalogowani do na naszego konta Google, to mamy inne, inne wyniki wyszukiwania niż ludzie, którzy nie są nami. Więc wa warto sprawdzić właśnie poza kontekstem naszego komputera. Bardzo dobry tip. Ja myślę, że my też żyliśmy jako młodzi ludzie w takich trochę niewdzięcznych czasach, że nie znaliśmy, nie mieliśmy tej świadomości, że internet nie zapomina. Nie mieliśmy tego. Nie? To hmm. był, była kwestia mody, tego, że jest nasza klasa, że zaczyna się Facebook. Były takie rzeczy, rzeczywiście. Tak, I, i, i nie myśleliśmy o tym, ok, wrzucę to zdjęcie, ale przecież je usunę, bo jest hmm. taka opcja. Nie? Myślę, że teraz te młodzi ludzie mogą być przynajmniej, mogą, jeśli oczywiście są odpowiednio instruowani, mogą być świadomi tego, że internet nie zapomina. Młodzi ludzie też mają trochę większe obciążenie, bo czasami to, jak oni są widoczni w sieci, zostało zarządzane, zanim oni jeszcze mieli świadomość tego, że ich zdjęcia są wrzucane w ogóle na Facebooka. To na, prawda. Na nocniku, w jakichś kompromitujących rzeczach. I te rzeczy też zostają, A więc y, warto zastanowić, jakie zdjęcia naszych dzieci wrzucamy. Tutaj apelujemy do rodziców, tak? Tak. Zarządzajcie ich marką osobistą. Od samego, <laughs> od, samego początku, od samego początku, tak. Ale obserwuję, że część rodziców bardzo dobrze sobie z tym radzi i, i coraz częściej właśnie dbają o to, żeby nie pokazywać twarzy dziecka, mm. żeby te zdjęcia się nie pojawiały. Z takiego świata celebrytów można zobaczyć, jak to robią Lewandowscy. Nie? O tym samym pomyślałam, tak. o tym samym przykładzie. Jest sylwetka dziecka, ale chyba jeszcze nie, nie widziałem zdjęcia, gdzie byłaby twarz, twarz ich córki widoczna. Nie. Oni przynajmniej nie publikują takich zdjęć mm -hmm. w sieci. Dobrze. E Audyt zrobiony, wiemy czym jest audyt, no i teraz robimy coś, coś, żeby z tego punktu A do punktu B przejść. Jakie, jakie tutaj możemy mieć akcje, jakie macie, jak wy pracujecie z klientami, jak, co im radzicie? Ja za mi zawsze przychodzą do głowy takie bardzo trzy proste typy. Zacznę od pierwszego. Jeśli ja już sobie wypiszę na tej kartce, ja, jaka ta osoba jest, czy jak, jaka ja jestem, jaki ja jestem, cały czas się do tego odnoszę, nie? I... Taki bardzo prosty, pierwszy krok to wybranie konwencji komunikacji do mojego odbiorcy. Czyli, czy ja się będę zwracał, e, Szanowny Panie, Szanowna Pani, Cześć. Czy, m, cześć kochani, moi drodzy, yy, mordeczki. To, okay. wszystko okay, to wszystko jest okej, okay, to wszystko jest okej, tylko muszę się zastanowić, jak ja chcę być postrzegany i wtedy wybrać ten, tą konwencję, tę konwencję komunikacji. I tutaj taki też przykład. Ostatnio, jak byliśmy na evencie, na evencie networkingowym, padło z publiczności takie pytanie, jak się zwracać w ogóle, um, na przykład, do rekruterów na LinkedInie? Czy dzień dobry, proszę pana, czy już możemy, mm, jakby, zwracać się do nich po imieniu? I mm, ja chciałam tutaj z tego miejsca powiedzieć, że nie ma złotego środka. Dla mnie nie ma złotego środka. To, jak ja się zwrócę, czy zwrócę się po imieniu, czy zwrócę się na pan, pani, to wszystko będzie świadczyć, o mnie. Czyli ktoś sobie pomyśli, okej, okay, dobra, jest od, w ten sposób się do mnie zwraca, to znaczy, że jest zdystansowana, profesjonalna mm, i tak dalej, nie? Jeśli ktoś od razu e, mówi po imieniu, na cześć, o, to taka przyjazna, otwarta osoba. Mhm. Powinniśmy, powinniśmy sobie zawsze się zastanowić, co to za sobą niesie. Mhm. To, że ja z, w ten sposób bądź inny będę się komunikować. Okej, okay, to szybkie pytanie tutaj. W kontekście ubierania się jest taka zasada, że jeżeli nie jesteśmy pewni, jaki jest dress code, to lepiej się ubrać bardziej niż, niż mniej. Jak, jak to się przenosi to na komunikację? To jest bardzo dobry tip. Jak się przenosi na komunikację? To też zależy od na przykład od kolorów, od fasonów, mm -hmm. czy jesteśmy, czy mamy koszulę, która jest zapięta pod samą szyję mm -hmm. i tworzy taką bardzo naturalną barierę, czy na przykład mamy lekko podwinięte rękawy, jesteśmy taki tak bardziej. Tak, mamy taki luk, bardziej luźniejszy. No to, to myślę, że jest bardzo złożone pytanie, jeśli chodzi o ubiór. Mm. Ja tutaj miałam też swoje doświadczenie, jak się prowadziłeś tam warsztat, to można mieć różne, różne doświadczenia. Generalnie Mój wizerunek w internecie jest dosyć luźny. Dosyć przypadkowo też będzie później rozmawiać o sesjach zdjęciowych. Dosyć przypadkowo moje takie najbardziej rozpoznawalne zdjęcie jest w podkoszulku w t shircie z panem Kleksem. Kurczę, powiedziałeś to, ja chciałam, żebyś zadał nam to pytanie, czy będziemy wiedzieć i czy dobrze odpowiemy. I ja bym dobrze odpowiedziała, bo też jeśli, <grym> jeśli Cię widzę, to widzę Cię właśnie takiego uśmiechniętego w czarnym t shircie z, z wizerunkiem pana Kleksa. Tak, to jest zdjęcie, które mam w kilku wariantach i jest zupełnie przypadkiem. które miałem podkoszulkę na, na sesji zdjęciowej, więc nie, nie był to świadomy ale zagrał dobrze. I jednocześnie jakbym mam jakieś takie postrzeganie, że jeżeli ktoś do mnie coś kupuje, to gdzieś mnie znalazł i, i mnie postrzega też w prymat takiego luźnego człowieka. Jak ja na warsztaty do firmy, to jednak zwykle ubieram koszulę, marynarkę. Czasami idę w t ale wiem, że wtedy klient też jest taka luźna atmosfera. Nawet czasami się pytam. Ale raz pojechałem do klienta, który mi się wydawało, ok, no koszula będzie okej. Okay. Wchodzę na, na salę, a tam wszyscy garnitury, krawaty. Okazuje się, że szef firmy zarządził, że jest dress code. Wszyscy mężczyźni mają się ubrać, tak? Wszystkie kobiety mają mieć jak się przestrzegane rzeczy. No czułem się strasznie źle. Z tym, że, że wyglądam inaczej niż, niż cała sala, więc warto rzeczywiście dopasować swój ubiór. Nie zawsze zakładać, że wszyscy wiedzą, jaki mamy styl, jednak to się skomunikować w tym względzie. W tym przypadku jest to też pewien wyraz szacunku, po prostu dla, tak? dla innych, dla tego prezesa i też dla, tego, dla, dla jego rozporządzenia w tym tak przypadku. Tak. Ja pamiętam, że czułem się masakrycznie źle wtedy, że nie, że jakby nie, nie zadbałem o to i to było, to było bardzo trudne. Ty to, to można oczywiście zarządzić, można o tym powiedzieć, można położyć to na, na stole, powiedzieć, że się czuję. Z że przepraszam, i, i na drugi dzień kupiłem sobie krawat i sobie w, w krawacie, ale, ale no, to była trudna sytuacja. To jest bardzo ciekawy przykład, dlatego że on pokazuje, jaki ubiór jest ważny w naszym życiu. Mm. Nie? Jak to jest taki atrybut, który potrafi nam dodawać pewności siebie, albo właśnie sprawia, że tracimy grunt pod nogami. Tak jak ty mówisz, że po prostu czujesz się strasznie źle mm. z tym, nie? a po prostu wynikało to z tego, że nie dopasowałeś ubiór do konwencji, która tam funkcjonowała. Która się tam pojawiła, i warto na to zwracać uwagę, nie? Na ile ja mogę pozwolić sobie na mój styl, na to, żeby zakładać takie ubrania, w których ja się czuję dobrze, a na ile y konwencja wymaga ode mnie trochę dostosowania się do sytuacji. Mhm. To jest te, też to, co mówiłeś, Na ile ja się, ja się zgadzam na to, żeby nagiąć, jakby coś, może nie nagiąć, ale dostosować, zmienić coś swoim w swoim wizerunku, żeby dopasować się do kogoś, czy do tej oczekiwanej marki. Czy ktoś do mnie oczekuje, czy właśnie jakby sposób komunikacji, czy, czy... nie, no. Ale dokładnie ani... tak, bo jest też taki bardzo prosty przykład. Słuchajcie. Poprawność językowa na przykład w pisaniu maili jest taka, że piszemy dzień dobry, przecinek. Na przykład jeśli się z kimś znamy, Piotrku. Dzień dobry, przecinek, Piotrku, przecinek, i rozpoczynamy zdanie od mojej litery. I teraz bardzo, słuchajcie, bardzo rzadko zdarza się, żeby ktoś pisał w ten sposób. Żeby ktoś zwracał się na przykład do ciebie, ja ale taki, mega taki oczy, wołacz, tak? Nie, nie, nie miałam pojęcia, że jest taki. Że to jest tak, taka jest poprawność językowa. Dzień dobry, o. przecinek, wołacz. Czyli Piotrku, Alino, Marleno, Dominiku, przecinek i dopiero zaczynam. I słuchajcie, jeśli się rozpowszechnia tę myśl, jeśli się rozpowszechnia y, właśnie tą wskazówkę, y, to tak naprawdę potem bardzo mało osób jej używa. Dlaczego? dlatego, że wszyscy mówią, ale ja tak dziwnie brzmię wtedy, kiedy mówię właśnie Dominiku, Jarku, Piotrku, Marleno. Hmm. To brzmi tak bardzo mało naturalnie, nie? Czyli ja dbam o swój komfort w tym przypadku, bo ja nie chcę, że brzmieć nienaturalnie i nie chcę, żeby ktoś tak dziwnie odczytywał moje wiadomości, hmm. nie? Ale z drugiej strony jakby nie dajesz sobie możliwości bycia poprawnym językowo w tym przypadku. To jest przypadku. ciekawe. Ja znam osobę, która, nie się zwracałam po nie miałam pojęcia, że z dzień Dobry przecinek. Zawsze pisałem dzień dobry i imię, i dopiero potem przecinek. Pamiętam, że jest mała litera, od tego się zaczyna. Natomiast jak używałam wołacza, to kilka osób zwróciło mi uwagę, że oni nie lubią swojej wersji imienia w wołaczu. A, i... To jest w ogóle paradoksalne, nie? No? To jest odmiana tak. w języku polskim przez przypadki ktoś po prostu tego nie lubi, bo to jest bardzo nienaturalne. Bo to bo nadaje mówimy, pewną koncepcję tak. Dominik. Faktycznie nie ma tego wołacza Jakieś, na co dzień. Jakiejś takiej oficjalności nadaje tej, tej tak, komunikacji. Tak, bo słuchajcie, nikt nie lubi oficjalnych sytuacji. No po prostu nikt tego nie lubi. Pewne sytuacje wymagają od nas tego, żeby pewne zwroty grzecznościowe za zastosować, żeby um, pewną konwencję zachować, ale tak naprawdę to nikt nie lubi nudnych przemówień, które są właśnie bardzo oficjalne, mówione trudnym językiem, um, bezosobowym. Nikt tego nie lubi. Mhm. Więc nawet jeżeli właśnie będziemy czasem um, stosować te zasady poprawnej interpunkcji czy um, poprawnej polszczyzny, to nie zawsze na naszą korzyść, to wyjdzie. Jestem. To wszystko w kontekście pierwszego punktu, który powiedziała, konwencja komunikacji. Więc warto robić to świadomie świadomie zarządzać tym wybierać, jak się komunikujemy, w jakich sytuacjach jakiego stylu używamy i tak dalej. Dobra. Dokładnie. To, jest, to była pierwsza wskazówka. Jeśli chodzi o drugą wskazówkę, którą też często przytaczamy, to żeby mieć takie hasło, które nam zawsze będzie towarzyszyć. I mam tu takie bardzo proste ćwiczenie na wizualizację bardziej. Mhm. Wyobraźcie sobie, że jesteście w Nowym Jorku, w samym centrum Nowego Jorku i jest tam tylko jeden billboard. Wisi tam tylko jeden billboard, wasz billboard. Jesteś, jest tam twoje zdjęcie, jest tam tylko jedno hasło. Tylko jedno hasło. I zastanów się teraz, co chciałbyś, żeby na tym billboardzie było napisane. Mm -hmm. I jeśli już masz takie zdanie, jedno zdanie, najlepiej takie, które nie tyle będzie e, inspirujące, motywujące, ale które będzie wprost mówiło o tym, czym ty się zajmujesz. Gdybyś ty, Dominik, miał się teraz zastanowić, jakie to będzie jedno zdanie. Właśnie, gorąco zaczęłam myśleć, jak zaczęłaś się tym mówić, bo przypuszczałem, że mnie zapytasz. Wydaje mi się, że byłoby coś w stylu: pomogę ci produktywnie korzystać z talentów. Super. I teraz każdy, kto przechodzi obok tego e, billboardu, wie, czym ty się zajmujesz. Jeśli on sobie pomyśli, okej, okay, jak produktywnie e, zarządzać e, sobą, no to wiem, do kogo się zgłosić. Zgłosić mm. się Dominik, do Dominika, który tam był na billboardzie, nie? Mm -hmm. I teraz ważne jest, okej, okay, mamy to jedno hasło, ale co dalej? Mm -hmm. Teraz ważne jest, żeby to jedno hasło. Tak naprawdę wybrzmiewało w każdym poście, w każdej komunikacji, nie? że jeśli ja tworzę na przykład właśnie posty na Facebooka, tworzę posty na LinkedIna, to żeby po przeczytaniu tego posta ktoś sobie pomyślał, ok, może to nie było tam powiedziane wprost, ale Dominik wspiera w produktywnym wykorzystaniu swoich talentów. Mhm. Zacząłem od razu myśleć też w kontekście słowa, które jakby dzisiaj mi w głowę, audyt, dużo razy go powtórzyliśmy. że można teraz od razu sprawdzić swoje posty, z, nie wiem, vlogi, podcasty, czy to hasło było, wybrzmiewało przez ostatnie ileś tam tych komunikatów, tworzonych, kontentów. Dokładnie mhm. tak, dokładnie tak. To będzie bardzo dobre też ćwiczenie. Hmm? Dobrze, to jest drugi punkt. To jeszcze zostało trzeci. Mówię o trzech typach. Mówiłam o trzecim. Trzeci jest dość taki wizualny i myślę, że jest takim dodatkiem. I ja też, my też nazywamy go właśnie czymś ekstra. Czyli fajnie byłoby, i zaraz powiem wam dlaczego. Fajnie byłoby wybrać sobie w swojej komunikacji, bo tutaj się odnoszę do social mediów stricte, czy właśnie do działań online, fajnie byłoby wybrać sobie coś, co jest dla nas charakterystyczne. Albo żeby to była charakterystyczna emotikona, albo charakterystyczny hashtag, jakiś, jakiś hero nasz, nie? jakiś bohater, który się przewija przez naszą historię. Może to być też konkretna ramka na zdjęciu. Coś, co, coś, co zawsze będzie towarzyszyć naszej komunikacji, z czym jakby nasz odbiorca, i też nasi odbiorcy będą mogli nas od razu kojarzyć. Ponieważ takie rzeczy właśnie wizualne bardzo silnie zapadają nam w pamięci, a to ważne jest, żebyśmy zostali zapamiętani. Pierwszy przykład, jeśli myślicie o Magdzie Gessler, to myślicie o czym. O czym ty Dominik myślisz, jeśli myślisz o Mag Magdzie Gessler i jej działalności w sieci? Nie wiem, czy obserwujesz. Kiedyś jeszcze pamiętam, ale kojarzy mi się z gotowaniem. Okej. Okay. Mhm. kojarzy? Jeszcze z lokami, takimi włosami. Tak, Kuchnia. mi burza loków. Burza loków. A innym jeszcze może się kojarzyć z charakterystycznym besos. Takim pozdrowieniem, które bardzo często i, i, i zawsze używa. Nie? Więc warto jest, żeby coś zawsze naszej komunikacji towarzyszyło. Żebyśmy sobie wybrali, co to jest. Czy to będzie zawsze czarne serduszko, czy to będzie właśnie hashtag BESOS, czy to będzie um, czerwona ramka. Fajnie, jeśli coś będzie nas wyróżniać. Ciekawe, na przykład. Praktycznie 90% moich maili jest, kończy się dobrego, produk produktywnego dnia. Rewelacja. To jest dokładnie to, to o czym przed chwilą mówiłam. To jakby wzmacnia też to, co to mówiliśmy w drugim, drugim punkcie, drugiej wskazówce, żeby mieć to hasło swoje. Nie? Gdyby teraz twój, e, twój klient na przykład otrzymał od kogoś zupełnie innego e maila z pozdrowieniem dobrego, produktywnego dnia, pomyślałby sobie, hej, hej, ukradłeś to Dominikowi, nie? Jakby czemu ty to piszesz? To jest jego. Więc to jest bardzo fajne, że od razu po tym Cię mhm. ktoś może rozpoznać. Jestem plus t-shirt, o którym rozmawialiśmy wcześniej. Nie? Swoją drogą ciekawostka, kiedyś napisał do mnie Ma Maciek Budzioch, tak? Bo on też gdzieś sobie kupił, kupił ten T-shirt, gdzieś dotarło moje zdjęcie w jakiejś tam jego kręgi, i napisał do mnie: Hej, masz mojego, mój T-shirt, skąd go wziąłeś? Więc... Dokładnie, lubimy sobie pewne rzeczy przywłaszczyć. Tak. Dobrze, to są bardzo konkretne rzeczy, i znowuż zachęcam wszystkich do zapisania sobie tego. Rozmawialiśmy z, z Aliną i z Marleną o tym, że będzie towarzyszący post temu, więc na pewno w dodatkach, jeżeli słuchacie tego po październiku 2018 roku. W dodatkach do tego odcinka znajdziecie link do, do strony autokracji, gdzie, gdzie będzie jakby wpis, który, nie jakby, gdzie będzie wpis, który będzie uzupełniał i wypisywał pewne te rzeczy. To będzie fajnie się odnieść do tego jakby konkretnego przepisu tego działania. Tak jest. Hmm? Krótko, krótko i konkretnie, jeżeli chodzi o, o budowanie marki osobistej. tak. Dobra. Czy są jakieś konkretniejsze rzeczy, które możemy robić? Jak ja pytałem... Znajomych, mówiłem, że będę nagrywał z wami odcinek o, o budowaniu marki osobistej. No to mi zadawali takie pytanie, okej, okay, to co my mamy robić? Czy to właśnie zacząć od sesji zdjęciowej, czy, nie wiem, z, z budowania sobie strony wizry, wizytówki, czy, nie wiem, ujednolicenia zdjęć na wszystkich social mediach? Co, to, to jakie są konkretne rzeczy, które robicie? Jak przygotowałyśmy się do tego podcastu i zastanawiałyśmy się, jak taką esencję wyciągnąć, esencję wskazówek do tego, jak budować swoją markę w biznesie, to pomyślałyśmy też o tym, że warto jest zwrócić uwagę na to, jaką ścieżkę, Przechodzi nasz użytkownik, osoba, która nas obserwuje. I może to nie jest jakby tutaj bezpośrednio odniesienie się do zdjęcia czy do sesji fotograficznej i ujednolicenie informacji o sobie w social mediach, ale myślę, że to jest też kluczowe, żeby przejść ścieżkę. To o co chodzi? Jeśli ja, na przykład, w tym momencie nagrywam podcast z Tobą, to wysoce prawdopodobne jest, że część osób sprawdzi mój profil na LinkedInie. W tym momencie prawdopodobnie 80% z was, tak. bo o tym mówię, ale wracając do przykładu, sprawdził mój profil na LinkedInie i teraz warto jest, na przykład w moim przypadku, żebym ja na tym profilu miała dodatkowe media podłączone, czyli na przykład mam tam informacje o tym, że ja jako autokreacja, Brałam udział w podcaście Dominika, ale dodatkowo, na przykład, um, udostępniłam swój artykuł na blogu Autokracji. I ktoś teraz, przechodząc ścieżkę właśnie z podcastu Dominika na LinkedIn, na mój LinkedIn, a następnie do kolejnego artykułu, właśnie poznaje mnie, poznaje mhm. moją markę, poznaje mnie jako osobę. I to jest ważne, żeby myśleć um, tak trochę strategicznie w tym przypadku i myśleć ścieżką, co ktoś jaką ścieżkę ktoś przechodzi, żeby poznać mnie. Tu zaczęłeś wypytywać, co, od czego zacząć, nie? Czy zacząć od tego, że zrobię sobie sesję zdjęciową, wydrukuję sobie wizytówki. Jeżeli zrobię sobie sesję zdjęciową i wydrukuję sobie wizytówki, bez wcześniejszego przemyślenia, kim jestem, co chciałbym komunikować, to za dwa miesiące okaże się, że ja będę musiał robić tę stronę jeszcze raz, nie? Czyli... Nie warto zaczynać od tego, żeby skupiać się na opakowaniu. To opakowanie jest niezmiernie ważne, dlatego że możemy mieć świetny produkt, ale jeżeli nie będziemy umieli go opakować i sprzedać, no to on się po prostu nie sprzeda, bo nikt nie będzie wiedział o jego istnieniu. Ale zaczynamy od czegoś innego, zaczynamy od tego samopoznania, od właśnie zrobienia sobie testu galupa, mhm. poznania swoich mocnych stron. To jest nasz punkt wyjścia, nie? Czy ja dokładnie już wiem, kim jestem, co chcę komunikować? Jeżeli to mam, to mogę zająć się właśnie opakowaniem, które jest mega, mega, oczywiście ważne. I robię swoją stronę internetową, wizytówki, tworzę identyfikację wizualną w oparciu o to, jak ja chcę być odbierany i co najważniejsze też, mocno pamiętając o tym, o czym jeszcze dzisiaj nie mówiliśmy: jaka jest moja grupa docelowa, do kogo ja chcę dotrzeć, jakim językiem mówi. Ta osoba, gdzie te osoby przebywają, czego one szukają, jakie one mają potrzeby, jakie problemy, moje usługi, moja osoba, moja strona internetowa powinna rozwiązać. Nie? Warto się też zastanowić i trochę poświęcić nad tym czasu, na jakich kanałach social media się chcę pojawiać, dlatego, że każdy z kanałów um, jest. Inaczej funkcjonuje, nie? Inną dyskusję będziemy prowadzić na Facebooku, inną na LinkedInie, inną na Instagramie, inną na Twitterze. Inaczej będziemy się komunikować na YouTubie. I tutaj podzielę się z wami takim przykładem posta, którego wrzuciłam, no nie wiem, to było chyba rok temu. Bardzo prosta sytuacja. Jechałam tramwajem. Komunikacja miejska. Każdy był, każdy przeżył, każdy widział. I a, słyszę za sobą pewną historyjkę taką. Siedzi dziewczynka z babcią i mówi: babciu, ja to nie rozumiem tych pijaków. Chodzą tylko, piją alkohol, zbierają te buteleczki i nic nie robią. A przecież mogliby pozbierać te butelki, pójść do sklepu, wymienić je na kaucję, kupić kilka małych buteleczek wody i szampon, umyć się i pójść do pracy. Mm -hmm. I opisałam tą historię właśnie na Facebooku bardzo um, prosto podsumowując, że pierwszy raz. Nie chciałam wychodzić z tramwaju, bo chciałam posłuchać, co dalej się wydarzy, bo bardzo przedsiębiorcze podejście zaprezentowała ta mała dziewczynka. No i w momencie, kiedy wrzuciłam ten post na Facebooka, nie pojawiło się tam żadne, żadne zdjęcie, tylko właśnie sam tekst. To ten post zyskał bardzo dużo lajków, komentarzy. No i właśnie, jakie te komentarze były? Komentarze, które pojawiały się na Facebooku, to były komentarze na zasadzie zbijanie sobie piątek. Mhm. Czyli świetna historia. Też kiedyś jechałem tramwajem, też słyszałem podobną historię, i ludzie zaczynali opowiadać te swoje historie. Pojawiały się komentarze, na zasadzie świetnie, bardzo ciekawe, dużo lajków, serduszek. Zaskoczyło mnie to, że ta historia tak zaczęła rezonować. Pomyślałam, rzucę tą samą historię w dokładnie tym samym formacie na LinkedIna. Czyli zupełnie inne medium. Znaczy tak. inny typ social media. Mhm. Tak. I to, co się tam wydarzyło, przeszło moje najśmielsze oczekiwania. Dlatego, że już po pierwszym dniu, kiedy wrzuciłam tego posta, również bez żadnego zdjęcia, ten post dotarł do masakrycznie dużej liczby odbiorców. Nie wiem, czy teraz będę pamiętać liczby, ale porównując do moich innych postów, naprawdę ten post można uznać za post wiralowy. Mhm. Pojawiały się też komentarze. Pojawiały się lajki, um, ogromna liczba wyświetleń, liczona w kilkudziesięciu tysiącach wow. i komentarze zupełnie inne tym razem. Już nie pojawiały się pochwały, czy przybijanie sobie piątek. Pojawiały się natomiast wypowiedzi ekspertów, którzy w tej historii widzieli wiele zagrożeń. Zagrożeń, dzięki którym oni mogli siebie pokazać jako eksperta. Więc poruszali kwestie stereotypów, które funkcjonują w naszej kulturze. Problemu alkoholizmu, tego, jak utrwalamy właśnie w dzieciach niewłaściwe wzorce, problemy wychowania dzieci. Każdy ekspert miał swoją złotą radę na, te, na, ten, na ten case. No, a jak być ekspertem? Najlepiej tak, żeby zanegować to, co powiedział poprzedni ekspert, i na tej podstawie zbudować swoją eksperckość. Mhm. Więc w pewnym momencie po kilku dniach, kiedy. W komentarzach pojawiał się bardzo duży hejt, dlatego że, no właśnie, ktoś negował kogoś, ktoś kogoś sprawdził, pojawiały się takie indywidualne, nie chcę tego brzydko nazwać, ale no, indywidualne obrazy na zasadzie, no ty jako dyrektor hr powinieneś wiedzieć to, to i to. Takie tak nawet personalne wycieczki. Personalne tak. wycieczki, tak, świetnie to określiłeś, dokładnie o to mi chodzi. I ja powiem szczerze, że. Trochę straciłam kontrolę nad tym, co się działo z tym postem, dlatego że on się masakrycznie szybko rozprzestrzeniał. Po, po kilku dniach on miał około 100 tysięcy wyświetleń. Teraz za ostatnio jak sprawdzałam, to miał około 400 lajków i niestety LinkedIn już po tak długim czasie nie pokazuje tej liczby wyświetleń, ale skończyło się na 300 komentarzach i chyba 300, 400 lajkach. No, każdy by chciał takie zasięgi zbudować, takie, tak, takie no z, wyniki na LinkedIn. Tak, osługi, no. i co to zbudowało? Historia. Mhm. Historia, dlatego że historie się niosą, historie się sprzedają, a każdy może się utożsamić, wypowiedzieć. I jak widać, te, te dwa kanały działają zupełnie inaczej. No, LinkedIn wymaga od nas gotowości na dyskusję. Ja, no, tam jesteśmy ekspertami, um, działamy w takiej branży. No, to, to jest typowy kanał do e, bycia ekspertem w tym świecie zawodowym, tak? Facebook trochę pozwala nam pokazać się od tej strony prywatnej. Instagram najbardziej prywatne medium, tak? Mhm. Więc trzeba wiedzieć, na co się piszemy, wchodząc w dany kanał komunikacji, w kanał, w kanał social media. Ja pamiętam właśnie jak dziś tę historię i pamiętam to, jak Marlena właśnie wrzuciła posta na Facebooka, a potem wrzuciła go na Linkedina i jakby po, po, po dniu napisała do mnie: Słuchaj, ale zobacz, co się tam dzieje, nie? Zobacz, co się dzieje na Facebooku, zobacz, co się dzieje na LinkedInie. I tak jak się spotkałyśmy, bardzo długo się zastanawiałyśmy, dlaczego tak jest. Nie? Bardzo długo się zastanawiałyśmy, hej, dlaczego na Facebooku są jakby właśnie samo zbijanie piątek, dlaczego na LinkedInie pojawił się hejt, nie? Paradoksalnie mogłoby się wydawać, że powinno być odwrotnie. Mhm. Bo na LinkedInie nie jesteśmy profesjonalni, i tak dalej, jeśli hejt się pojawia, to tam, gdzie jest luźno. A to jakby zupełnie, zupełnie odwrotnie tutaj się podziało. I właśnie doszłyśmy do takiego wniosku, że tam, gdzie oczekują od nas eksperckiej wiedzy, tam chcemy się wykazać tą eksperckością, tylko problem myślę polega na tym, że trochę nie potrafimy czasem się tą eksperckością wykazać. Jakby wydaje nam się, że bycie ekspertem to bycie nieomylnym w każdej kwestii. to nie tylko w swojej branży, w każdej innej także. Ja pamiętam też kilka takich przypadków na Linkedinie, gdzie komentarze do jakiejś ogłoszenia o pracę. Spowodował po prostu katastrofę wizerunkową, bo ktoś no, albo powiedział coś jako bardzo seksistowskiego, albo rasistowskiego, albo ksenofobicznego i ucierpiał na tym jego wizerunek, czy tej osoby wizerunek, i też pracodawcy tej osoby. Więc naprawdę warto wiedzieć, co mówić i gdzie mówić. Ale mnie też jakby zainteresował jeszcze jeden rzecz, którą powiedział Maryna o historii. Ja sobie przypomniałem też znowu, że jakby najłatwiej jest mówić przykładami, jakby na, na, na własnym przykładzie. Częścią mojej marki osobistej jest historia tego, że jak ja zacząłem w ogóle pracować z produktywnością. Że kiedyś tam e, miałem dużą nadwagę, wyszedłem po schodach, zasapałem się. Za pomocą takiego stopniowego, stopniowej pracy nauczyłem się biegać, schudłem leśnictwo e, kilogramów, byłem bardziej aktywny i te same jakby rzeczy przeniosłem później na życie zawodowe i to mnie pozwoliło być bardziej produktywnym. I to jest część teraz jakby mojej historii, mojej marki osobistej. Myślę, że też warto szukać sobie takich, takich historii upraszczać je i umieć opowiadać się w taki sposób właśnie jakby od to taka podróż tego hero journey. Tak? Jaka jest moja podróż przez, przez czas i co, co mnie doprowadzi do tego miejsca gdzie jestem teraz, tu i teraz? Tak, to jest kolejny etap budowania marki, czyli właśnie wyszukania pewnych historii, które ja będę opowiadać, który, z którymi ja się będę dzielić. Pewne historie moich kontaktów z klientem, moje własne historie tego, jak ja dochodziłam do tego miejsca, w którym jestem, Pewne przykłady moje, nie tylko moje, który, którym ja się będę dzielić, które będą pozwalały moim odbiorcom w jakiś sposób właśnie mnie umieszczać w pewnych ramach, no bo umieszczamy każdego w pewnych szufladkach i te historie będą dużo podpowiadać naszym odbiorcom. Więc każdy z nas powinien mieć przynajmniej cztery historyjki wymyślone o sobie, o swoim produkcie, historię naszego klienta, które będziemy komunikować, mhm. które właśnie będą. Tak jak ten mój post wiralowy, się niosły. I tutaj jeszcze ciekawe jedno zagadnienie, które chciałam poruszyć a propos tego mojego posta, bo. Ja pamiętam, że byłam zdumiona tym, co się działo i właśnie przez to, że byłam zdumiona tym, to robiłam screenshoty właśnie cały czas, co, co ileś godzin liczbą, statystyką tego posta, więc dzisiaj jestem z tego powodu bardzo szczęśliwa, bo po prostu na naszych szkoleniach dzielę się tymi screenami, bo tak jak mówię, w tym momencie LinkedIn już ma ograniczone statystyki do tych postów takich bardzo dawnych, wtedy te wszystkie screeny robiłam i widać świetnie krok po kroku, jak to się zmieniało, jak to rosło. I ja też pamiętam, że miałam taką zagwozdkę, jak sobie z tym radzić, bo ja czułam się jako gospodarz tego posta. To ja go stworzyłam, to ja stworzyłam ten pokój, tę przestrzeń do dyskusji. Nie? I teraz, na ile ja powinnam monitorować to, co się dzieje z tym postem i dyskusją pod tym postem, a na ile powinnam to oddać i powiedzieć, że ta dyskusja jest już poza mną? Na ile to wpływa na Twoją markę, sobie tam, na Twój wizerunek? Tak, też no. na ile to wpływa Jasne. na moją markę. Swoją drogą, teraz to jest sytuacja typu bardzo meta, bo opowiadasz o historyjce jako o historyjce, więc wykorzystujesz to na już któryś poziom. Jasne. No. Zamieszczając to już w ogóle wtedy byłam bardzo ciekawa, jak to będzie rezonować, no też zauważmy to, że ten post na przykład nie pojawił się na Instagramie. Mm. Dlatego, że na Instagramie nie są ważne słowa, ważne są tam zdjęcia. Mhm. Mm to też się zmienia teraz. Z Insta Stories zaczyna to być trochę innym medium, ale to znowu już przenosimy Snapchata trochę na, na Instagrama, więc ludzie nawet czasami Insta Stories nazywają Snapami. Ja chciałam jeszcze wrócić do tego, o czym mówiliście o opowiadaniu historii. Warto mieć swoją historię i warto się do niej odnosić. A nawet Marlena mówiła kilka historii, warto się do nich odnosić. I tutaj jest też sporo, wiele modeli budowania takich historii. Jednym z takich modeli jest model Pixarowy, o którym Marlena też bardzo dużo mówi na. Na naszych szkoleniach, który jakby w swojej, w, swojej, w swojej formie zawiera też taką przestrzeń na porażkę. Czyli mm -hmm. um, starałem się, starałem się, starałem, padłem totalnie i nie działo się nic, powstałem jak Feniks z popiołu i odniosłem sukces. I to jest taki po prostu model do danej historii, który bardzo często możemy wykorzystywać. Ale co w przypadku, kiedy nie było upadku? Nie? Bardzo często się spotykamy z takimi przedsiębiorcami tak jak u Ciebie, nie? nie było tego upadku, był po prostu okej, okay. nie wychodziłem po tych schodach, zacząłem wychodzić po schodach, mm -hmm. zacząłem biegać, zobaczyłem, że to e, jakby pokazuje, pokazuje, to, że jestem w stanie produktywnie wykorzystać swoje możliwości mm -hmm. i wykorzystywać to biznesowo. To akurat u mnie był upadek, bo się zapuściłem, doprowadziłem do takiego momentu. Mam też historię taką, że byłem prawie bankrutem, ale to jeszcze przez przedsiębiorcą, więc... <laughs> okej, <Okay, śmiech> ja ale widzisz... Jedną ale... Izolę, I bardzo dobrze, ale <laughs> chciałam tutaj tylko uczulić słuchaczy na to, że te historie nie muszą w sobie zawierać porażki. Jakby nie jest to konieczne. Nie jest tak, że ja muszę wyszukiwać w tym momencie w swoim życiu porażek, żeby na nich oprzeć historię. Nie, niekoniecznie. Mhm. Czasem to będzie mały, coś małego, coś niewielkiego, co się we mnie otworzyło, co się mhm. we mnie zmieniło. Ktoś, co mi, ktoś mi coś powiedział, i to będzie ten punkt zapalny, który ja tą historię, którą stworzę, wrzucę właśnie jako. Ten problem, ten upadek, ten punkt zwrotny. Albo nawet możemy to nazwać takim triggerem. To on jakby, nie, nie, nie chcę powiedzieć zmusił, ale może zmotywował. Zmotywował mm. nas do tego, żeby zacząć działać albo coś zmienić. Jasne. Ja tu mam taką też swoją historię z historykami. Ja w pewnym momencie chciałem się nauczyć opowiadać bardziej historię. To jest trudne, tak naprawdę. Znaczy trudne. To jest, według mnie, umiejętność, której się można nauczyć. I przez niemal rok, nie miałem takie zadanie w moim na mojej liście zadań, żeby zanotować z danego dnia jedną historykę ciekawą z danego dnia. Czasami były strasznie bezdurne historyki, ale czasami były takie perełki, które później wykorzystywałem. Na przykład, nie wiem, historyka o tym, jak poszliśmy z żoną na siłownię, byśmy mówili z tenem personalnym. Okazało się, że tuż przed wejściem na siłownię, a właściwie już byliśmy na, przy recepcji, zadzwonił trener i powiedział, że nie, że spóźnił się, czy tam zaspał, czy czegoś nie będzie. No i doradziliśmy się z. Jakby Nie weszliśmy na siłownię, tylko zaczęliśmy wychodzić. A pani z recepcji powiedziała: No, skoro już tu państwo są, zrobiło nam się strasznie głupio, poszliśmy ćwiczyć. No I potem się okazało, że to było świetne 40 minut, mieliśmy świetną energię przez cały dzień, a prawie, prawie wyszliśmy z tej siłowni. Więc no niby bzdurna historyjka, ale pokazuje, że jednak może nie warto czekać, aż nie przyjdzie ten trener, i tak dalej. Tylko można sobie coś wziąć w własne ręce. Albo historyjka o tym, jak idę, idę sobie ulicą, idzie przed tą mega roześmiany pan, po prostu śmieje się w, w głos, Zaintrygowałem mnie. To zapytałem, zapytam pana, że bardzo przyjemne to, że pan się tak śmieje, i bardzo właściwie jest jakby, co jest powodem tej radości. A pan z taką rozbrajającą miną powiedział. Proszę pana, znalazłem idealny liść do klasera mojej żony, córki yy, 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 na lekcję. Będzie idealnie pasował do jej kolekcji liść do zasuszenia. No i człowiek się śmieje z takiego czegoś. Niesamowite. I, no i właśnie tego typu historyki miałam zapisane w moich historykach. Niektóre były nie do użycia, ale te historyki pozwalają budować potem coś, coś dalej. Proste historie, które właśnie angażują nasze emocje, docierają do czegoś, co każdy ma. Każdy yy, lubi naturę, każdy ma rodzinę. Hmm. Do każdego serca docierają, bo są to takie wartości nam wspólne. I ja myślę, że tutaj też warto wspomnieć o tym, że jeśli chce, chcecie budować historię, to warto odnieść się do tego, aby mm, odnieść się do emocji, odnieść się do zmysłów i do wartości. Mhm. I jeszcze chcę się odnieść do tego, co ty powiedziałeś, bo to jest bardzo trafna myśl, którą warto jeszcze pociągnąć. Powiedziałeś, że opowiadanie historii jest trudne, ale można się tego nauczyć. I to jest właśnie przykład umiejętności, której się musimy nauczyć. Pewnego nawyku, który my musimy sobie wyrobić. I tak jak to z nawykami jest, na początku nie chce nam się chodzić na tą siłownię, prawda? Musi... No, przez trzy pierwsze treningi mamy mega zapał, nie. chcemy na tą siłownię chodzić, ale pojawia się taki moment, kiedy ja się budzę rano i nie jest to coś, co ja robię automatycznie, tak jak automatycznie idę do łazienki umyć zęby. Wtedy ja się biję z myślami, o nie, nie chcę mi się na tą siłownię iść, po co ja to robię, nie? Zaczynam, nie. włączamy myślenia. Musimy świadomie myśleć o tym, żeby przekonywać się do tego, żeby na tą siłownię pójść. I tak samo jest z nauczeniem się opowiadania historii. Ja na początku będę świadomie musiał myśleć, jak te historie opowiadać. Będę zauważać pewne schematy. Które się pojawiają w danych historiach. I tutaj Ala powiedziała, że jest to model Pixara. Dlaczego Pixara? Dlatego, że Pixar, czyli wytwórnia filmowa stworzyła wiele pięknych bajek, typu potwory i spółka, Ta tej story. story, gdzie jest Nemo. I wszystkie te bajki są oparte na tym samym modelu. Czyli właśnie mamy bohatera, który ma pewną swoją rutynę swojego życia, każdego dnia coś wykonuje pewnego dnia dzieje się coś niespodziewanego jakiś właśnie punkt zwrotny. co sprawia, że jego życie w jakiś sposób się zmienia. Być może ten nasz bohater spotyka na swojej drodze pewną inną osobę, która mu coś podpowiada doradza jest w jakimś sposób mentorem, opiekunem i coś się wydarza. jest jakiś punkt zwrotny punkt kulminacyjny. Za tym wydarzeniem idą kolejne wydarzenia pojawia się właśnie też ten Upadek, który jest najbardziej dla nas intrygujący, jest najbardziej dla nas ciekawy, bo nie lubimy takich prostych historii, gdzie mała dziewczynka była świetną baletnicą od zawsze. Przez całe życie tańczyła i skończyła jako baletnica występująca na największych scenach na świecie. Czy ta historia nas intryguje? Good for her, ale. <laughs> Co ja z tego mam, nie? Nie jest to historia, która jest sexy, która jest. Ciekawa. Nie? Znacznie ciekawsza byłaby dla nas historia tej dziewczynki, która przez całe swoje dzieciństwo ćwiczyła, miała zdarte pięty. Um, I w pewnym momencie do jej grupy dołączyła inna dziewczynka, która zgarnęła jej z przed nosa jej wymarzoną rolę. I ten punkt kulminacyjny nam się podoba, ta, ten bohater, który się pojawia. I, I właśnie historie Pixar'a są zbudowane na tym modelu. Jeżeli się przyjrzymy, to, to ten model zaczniemy zauważać. I właśnie chodzi o to, żeby ucząc się opowiadać historii, zaczynać zauważać te modele. W momencie, kiedy ktoś opowiada nam historię, zauważać, czy pojawia się tam ta przeszkoda, czy pojawia się pewien pomocnik, y, jakie są wnioski. I teraz, gdzie my to możemy robić? No właśnie, słuchając historii, którą ktoś opowiada, oglądając bajki. Mm -hmm. Dzięki temu też te schematy będą nam się w głowie układać a propos opowiadania historii, to mam historię związaną z uczeniem się opowiadania historii, w pewnym momencie czytałem o tych różnych modelach. Zresztą, znowu, wskażę na książkę, która jest nad Twoją głową. Maryna jest narratologia, Powładkaczka, która dekomponuje umiejętność opowiadania historii na konkretne rzeczy. Jak uczyłem się tych modeli oglądałem filmy, to mi to zepsuło oglądanie filmów. Liczyłem, ile razy już był upadek bohatera. Tam zwykle jest zaczyna się coś, jeden upadek, powstanie, kolejny upadek, i potem finalne powstanie. O tak, to jest ten metapoziom. Tak, i człowiek zauważa właśnie, co, co się dzieje. Ale też mi się trochę z tą historią kojarzyły takie, może, może Traktować, możemy to potraktować jako zamknięcie tego już powoli e, rozmowy, e, że tak naprawdę budowanie marki osobistej jest budowaniem takiej historii, którą chcemy, żeby inni opowiadali e, o nas. E, świetnie, że to jest e, historia prawdziwa, że jeżeli ona jakby rezonuje, jest o nas, ale tak ją kształtować, żeby ktoś chciał ją przynieść dalej, opowiadać w dobry na nas sposób. E, nie, nie wiem, co myślicie o takiej to myśli? jest piękne podsumowanie. Bardzo mi się podoba. Hmm? Być historią, która jest godna powtarzania. Mm -hmm. Tak jak TED ma taką też swoją, swoje motto, tak? Ideę warte rozpowszechniania. Mm -hmm. Fajnie. Będziemy kończyć. Mega miło mi się z wami rozmawiam. Czuję, że wniesiemy ogromną wartość i zapraszam wszystkich do dyskusji, do, do kontaktu. Tak jak powiedziałem, będzie zalinkowany artykuł do, do waszego wpisu na blogu. Natomiast zanim już się skończymy, ja wiem, że za pierwszym raz was pytałem o książki, gdzie was znaleźć, więc gdzie was znaleźć, przypuszczam, że jest podobne, natomiast czy macie jeszcze coś nowego, co przeczytałyście, albo coś, co chcecie polecić? Mogę wam przypomnieć, co mówiliście ostatnio? Ja w ogóle chciałam powiedzieć, że Właśnie budowanie wizerunku, budowanie marki osobistej, to jest temat rzeka. I o tym można bardzo dużo rozmawiać ja, ja mam jeszcze straszny niedosyt, nie? że jeszcze tyle kwestii jest trzecia, do poruszenia. Trzecia wizyta? <laughs> to nie było działanie celowe, ale <laughs> naprawdę uważam, że jest jeszcze strasznie dużo kwestii do poruszenia. Hmm. I chciałabym, żeby tak na koniec wybrzmiało to, że każdy z nas potrzebuje panować i, i działać świadomie w kierunku budowania swojej marki, nie tylko jeżeli jesteśmy przedsiębiorcą bo często spotykamy się z tym, że ktoś mówi ja nie jestem przedsiębiorcą, nie mam swojej firmy, to po co mi budować swoją markę? Mhm. No nie, absolutnie nie. Jesteś na rynku pracy, będziesz się starać o awans, będziesz chciał dostać premię, będziesz chciał zmienić pracę, będziesz wtedy te tego potrzebować. Jest to na, naprawdę ci mega potrzebne. Mhm. Cieszę się, że to wybrzmiało jeszcze raz, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Tak, jeśli chodzi w ogóle o książki, to ja myślę, że tutaj Marlena jest bardzo świeża też po narratologii. Tak, jestem po świeżo i polecam, a z innej książki, z innych książek Pawła Tkaczyka to bym też poleciła w tym temacie zakamarki Marki. To jest fajna książka, bardzo krótka, bardzo lekka, fajne rzeczy, no, fajne rzeczy zwraca uwagę, więc polecam. Od razu powiem, że ja czytam dla mnie to była trudna książka, bo to jest bardziej podręcznik niż książka, którą się czyta i nie można wziąć jakby, nie do, do poduszki przeczytać, tylko on się studiuje, notuje, wprowadza ćwiczenia, to jest, to jest trudna książka. Tak, czyli właśnie to, co ja lubię. <grym> <grym> okay. Ale tutaj warto podkreślić, że Zakamarki Marki z kolei jest inaczej się czyta, mm -hmm. co jest znacznie luźniejsza, łatwiejsza w przyswojeniu. Ja jeszcze chciałam Chciałabym może nie odnieść się do, stricte do książki, ale chciałabym się odnieść do takiej podpowiedzi, że warto sobie wybrać w sieci kilka marek osobistych, które nam się podobają po prostu mm -hmm. i pośledzić je, ale pośledzić tak bardzo świadomie. Czyli pośledzić komunikaty e, na takim właśnie metapoziomie, pośledzić zdjęcia, popatrzeć, pomyśleć, czy nam się to podoba, czy nam się to nie podoba, bo to nam pokaże w jaki sposób, w jaki sposób inni inni to robią i w jaki sposób co ja mogę sobie z tego wyciągnąć? Jakie wnioski? Mhm. W sumie od razu mam w głowie takie trzy marki. Oła miałam się... zapytać, kogo ty chciałbyś. Tak, mam bardzo konkretne. Z polskiego podwórka pani swojego czasu, bo nie chcę być pani swojego czasu, bo ona jest jedna i jedyna, ale się świetnie komunikuje i jest sobą. Po prostu jest. Cała, cała, całą osobą sobą, a poznałem ją też w takim życiu prawdziwym. I ona była taka sama, jak siedzieliśmy w kawiarni, była dokładnie taka sama, jak jest na Instagramie, jak jest na stronie to, to, jest, jest, to, to, to jest mega. I takie dwie kolejne osoby to są jakby z, jakby dużo słowo, jakby też wyrukować. Chcę wyrukować. Chris Ducker od youpreneur.com i Pat Flynn. Oni też ich marka osobista polega na tym, że oni się bardzo dużo dzielą swoją wiedzą, są bardzo transparentni. A jednocześnie dbają o swoje rodziny, dbają o, o ludzi wokół nich, są uśmiechnięci, ale też pokazują trudne momenty. To jest, to jest ta, 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 ta część, która mi się bardzo podoba. Warto zatem podglądać właśnie takie marki, które nas inspirują. Mhm. I z polskiego podwórka i z i niepolskiego mm -hmm. podwórka, nie? żeby mieć takie porównanie tego, Czasem? jak to się... Tu mogą być tacy, tacy, tacy nasi wirtualni mentorzy tak naprawdę, bo można się od nich uczyć. Akurat te osoby, które wymieniłem, oni dużo, dużo publikują, jak doszli do tego miejsca, gdzie, gdzie, gdzie są teraz, jakie były trudności. Dużo historii opowiadają właśnie... Co przeszli i jak sobie z tym poradzili? I tu też warto ich właśnie obserwować z tego metapoziomu, tak, tak, żeby tak. widzieć, jakie narzędzia stosują. Mhm. Dobrze, jak widać, nie możemy się rozstać, jednak kiedyś ten koniec musi nastąpić. Dlatego to jest okazja, żeby spotkać się po raz trzeci. Dziękuję Wam bardzo, że znalazłyście czas, żeby przyjść do mnie. Jestem, jestem super zadowolona i szczęśliwa, że porozmawialiśmy. Dziękujemy. Miałam nadzieję, że to będzie inspirująca rozmowa? Nie zawiodłam się. Dzięki. <noise> Dla mnie była. Dzięki, wielkie. Tak Jak powiedziałem, odcinek, rozmowa jest napakowana konkretną wiedzą. Ja sam mam dwie strony dodatek po tym, po tym nagraniu i mam nadzieję, że Wam to przyniosło wartość. Serdecznie zapraszam też do y, sprawdzenia linków, notatkę do tego odcinka pod adresem ukośnik 079. To będzie link do artykułu Aliny i Marleny. O ile już jest napisane, a przypuszczam, że jak to publikuję, to pewnie już jest napisane. I tam, tam też są opisane konkretne, konkretne kroki, o których mówiliśmy w podcaście. Także serdecznie zapraszam do sprawdzenia tego wpisu. No i zapraszam do dyskusji na, na Facebooku i pod, pod blogiem. I na koniec, jeszcze raz ogłoszenie. Kurs, druga edycja kursu Poznaj Talenty już niedługo. Jeżeli jesteś, jesteście zainteresowani tym. Na czym kurs będzie polegał, kiedy będzie sprzedaż, jak to będzie wyglądało? Zapraszam pod adres poznajtalenty.pl Poznańtalenty.pl. Tam są wszystkie informacje, można zapisać się na listę osób oczekujących. A jeżeli już jest po 26 października, bodajże, to też można już poczytać więcej informacji i ewentualnie zakupić, jeżeli macie ochotę, rozwijać swoje talenty i z nimi pracować. Także z góry, dzięki za sprawdzenie, sprawdzenie tego linku. A też chciałem podziękować, jak zwykle, na koniec, tym patronom. Dziękuję. Naprawdę bardzo, bardzo mi pomagacie. Jestem za to bardzo, bardzo wdzięczny. I dziękuję wam, słuchacza. Robię, robię to z, dużą, z dużym uśmiechem i z dużą chęcią, ponieważ mam ogromno pozytywny odzew od was i to jest super, że możemy się też komunikować. Także dzięki, że jesteście, że słuchacie, że piszecie. I.